Cześć! Zapraszam Cię do mojego już osobistego trzeciego podsumowania skanera, jakim jest właśnie sztuczna inteligencja na rynku finansowym, ale teraz chcę Ci powiedzieć, że to jest moje trzecie nagranie na YouTubie właśnie w podsumowaniu tego skanera, a druga kwestia jest taka, że mieliśmy już jedno podsumowanie całego miesiąca, podsumowanie tygodnia i dzisiaj mamy podsumowanie drugiego tygodnia marca. Dokładnie będziemy w tym momencie skupiać się na datach od 11 do 15 marca, więc bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego, co się tutaj będzie wydarzyło. Ale jeszcze nim zaczniemy, chciałem Ci pokazać w ogóle, co to jest właśnie ten skaner, ta sztuczna inteligencja na rynku finansowym. I chciałem Ci powiedzieć tylko jedno. Jest to najlepsze moim zdaniem, najbardziej proste, najłatwiejsze narzędzie, które może w tym momencie naprawdę zmienić Twój handel na rynkach finansowych. I teraz patrzcie, co się tutaj wydarza i jak to wygląda. Wchodzimy sobie właśnie tutaj w Strategies, Cypher, klikamy sobie Cypher i jesteśmy już na narzędziu. I teraz wspominałem o tym niejednokrotnie, ale mam nadzieję, że jesteś nową osobą na tym kanale i właśnie oglądasz to wideo, więc teraz popatrzcie, o co w tym wszystkim chodzi. Jeśli chodzi o te dwa żółte, przepraszam, niebieskie trójkąty, jest to właśnie, to są właśnie układy harmoniczne, tak się to nazywa. Właśnie w ten sposób sztuczna inteligencja, oprogramowanie wyszukuje właśnie takich trójkątów, do których albo na których podstawie pokazuje nam takie właśnie widełki, jak tutaj żółte, więc to są widełki, które pokazują nam miejsce wejścia, miejsce otwarcia naszej pozycji, tak? Czyli my osobiście dostajemy takie zlecenie w momencie, kiedy te kreseczki takie, te świeczki, one są gdzieś tutaj, na tym etapie. I my tak naprawdę, mając już tutaj po prawej stronie, jak widzisz, 1.12.460, mamy tu już liczby, które są ceną, w której możemy sobie ustawić swoje zlecenie oczekujące. Co to jest zlecenie oczekujące? Zlecenie oczekujące jest to możliwość zawarcia już sobie wcześniej zlecenia, gdzie czekamy na to, aż cena zejdzie do naszych widełek i wtedy po prostu sobie to zlecenie się automatycznie otwiera. I teraz tak, czerwona kreska jest to miejsce likwidacji naszej pozycji, czyli powiedzmy, gdybyśmy mieli pokazywać tutaj czerwone miejsce jest miejscem naszej straty, zabezpieczenia naszej pozycji. I teraz jeśli ryzykujemy na przykład powiedzmy $100 na tej pozycji, właśnie tutaj, to będzie właśnie to miejsce między tą żółtą a tą czerwoną kreską, jeśli tu ryzykujemy $100, to teraz popatrzcie. Tutaj, przy pierwszych widełkach, tak, jeśli wydarzy się tak, jak to jest tutaj właśnie dokładnie, czyli cena schodzi do żółtej kreski, odpala się nasza transakcja, tak, i ona dochodzi do $100, to tak, jeśli dojdzie do czerwonej kreski cena, tracimy $100, ale jeśli ona dojdzie do białej kreski pierwszej, zyskujemy $100. Jeśli ta cena dojdzie nam do tej kolejnej kreski tutaj, do tej kolejnej linii, tak, to jest tak zwany profit numer 2, czyli TP2. I w tym momencie popatrz, co się wydarza. Odległość między tą żółtą a czerwoną kreską ma daną liczbę. Jaka to jest liczba? To jest liczba 76. To jest 7,6 pipsa tak zwanego, ale to są już takie może informacje, które bardzo Ci się przydadzą, ale jakby będziesz na początku swojej drogi albo już jesteś troszeczkę na rynku, będziesz wiedziała, o co chodzi. Ale to jest jakby pierwszy krok, którego można się nauczyć, to nie jest nic trudnego, ale są bardzo przydatne informacje. I teraz popatrzcie, od miejsca wejścia, rozpoczęcia naszej transakcji do tej czerwonej linii jest 76 punktów, czyli 7,6 pipsa. Jeśli chodzi o nasz profit, w tym momencie on jest 2,08-krotnie większy, więc jakby tutaj ma 158 punktów, czyli 15,8 pipsa. I teraz jak to się ma w realiach? On jest 2 razy większy niż nasz stop loss, niż nasza realizacja na stracie. I teraz jeśli jest 2 razy większa, to w tym momencie tutaj traciliśmy $100, czyli jakby ryzykowaliśmy na tą pozycję $100, ale już tutaj możemy zainkasować zysk $200. Jak to wygląda dalej? Jeśli byśmy obstawiali naszą pozycję, że ona dojdzie do samej góry, to w tym momencie ta odległość jest ilekrotna większa? Już Ci powiem. 4,3. Więc jakby na tej całej pozycji, o przepraszam, poruszyłem sobie tą linią,
Czy damy ją sobie, ją co damy? Ok, jest. W takim razie, ryzykując $100, tu mogliśmy zyskać $430. Dlaczego? Ponieważ tu jest 4,3 razy większa odległość profitu naszego od naszego stop lossa. I to jest bardzo fajne. I jakby, jeszcze Ci powiem jedną taką rzecz. Tutaj pisze z prawej strony na naszym panelu, pisze M5. M5 to znaczy, że jedna taka świeczka, czyli jeden ten taki prostokącik, tak, które są, one są wzrostowe i one są spadkowe. Jeden taki prostokącik trwa w tym momencie M5, tak? Ponieważ tutaj pokazuje nasz time frame M5. Tych time frame'ów jest wiele. Popatrzcie tutaj. Jest minutówka, 3 minutówka, 5 minutówka, 15, 30, godzina, 2 godziny, 4 godziny. Tak, może nawet taka jedna świeca trwać jeden miesiąc. Ale to, nie, to w tym momencie nie jest ważne. Ale my jesteśmy dalej na 5 minutówce, więc będę Ci to pokazywał. I teraz popatrzcie. Możemy sobie wejść na taki, jakby to narzędzie, ten skaner działa właśnie na 4 interwałach czasowych, tak? Jest to M5, czyli jedna świeczka trwa 5 minut i to są pozycje, które trwają no, czasami 2 godziny, czasami godzinę, czasami 4 godziny, a czasami w ciągu nawet jednej, dwóch takich świec może się taki ruch zrobić. I na przykład taki ruch był tutaj, popatrzcie. Odtąd zejście dotąd trwało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15 świeczek. Czyli zaczęło się dokładnie o 11.50, jak widzisz tutaj po prawej stronie na dole, o 11.50 się zaczęło i tak dalej, a pozycja nasza się odpaliła o 13.05. Czyli taki ruch trwał godzinę 20 minut. I tak to właśnie wygląda. I teraz tak. Jeśli przechodzimy sobie na kolejny time frame, mamy tutaj jedną świeczkę, która trwa 15 minut, tak? Więc jakby mamy dużo czasu, żeby ustawić sobie takie zlecenie i jesteśmy w stanie zdążyć. I teraz popatrzcie, jakie to jest banalne. Otrzymujesz takie powiadomienie, tak naprawdę przepisujesz wartości do swojej platformy i czekasz czasami jeden dzień, czasami kilka godzin na to, żeby ono się odpaliło. Więc jeśli to zrobisz z rana, to w ciągu dnia ono może się odpalić. Ale co się wydarzy, kiedy na przykład się nie odpali, albo na przykład jakieś zasady się nie zgodzą? Zaraz Ci o tym powiem. Ale teraz popatrzcie jeszcze na jedną rzecz, która jest według mnie bardzo ważna. Tutaj mamy nasze powiadomienie na tym interwale M15. I na przykład takich powiadomień było 4. To są powiadomienia z piątku, ponieważ dzisiaj... A, nawet więcej. To są powiadomienia z piątku, ponieważ dzisiaj mamy niedzielę 17 marca. I teraz tak, mamy też interwał M30, czyli jedna świeczka trwa 30 minut. Takie transakcje już potrafią trwać troszeczkę dłużej. Też jest ich kilka. I jest też H1. O, H1, musimy ją tutaj cofnąć. Klikniemy tak i jest już wszystko w porządku. O, przerzuciłem sobie, dobra, przejdę na to, bo już przerzuciłem sobie profit. I kolejne zlecenia są właśnie na H1, gdzie jedna świeczka trwa jedną godzinę. I tak naprawdę tych zleceń jest mnóstwo. Ale teraz, gdzie można w ogóle pozyskać informacje? Chociaż ja już Wam powiedziałem bardzo dużo na ten temat. Chcę Wam pokazać też informacje na temat tego, gdzie można pozyskać informacje na temat tego skanera. I opowiada o tym Kamil Lewandowski na jednej z takich międzynarodowych platform. Jak widzisz, to jest platforma GoLive. To jest platforma właśnie dla osób, które przynależą jakby do tej grupy, uczą się, rozwijają się, chcą się nauczyć i tak dalej. Moim zdaniem jest to najlepsza ever grupa i w ogóle możliwość nauki. I teraz tak, to jest jakby platforma międzynarodowa, która jest tłumaczona na 16 języków, ale też o tym teraz Wam nie będę opowiadał, ponieważ nie jest na to czas. I teraz tak, jest tutaj Kamil Lewandowski. Kamil Lewandowski już ponad 7 lat naucza takie osoby jak ja, bo ja zaczynałem właśnie u Kamila Lewandowskiego, więc chciałem Ci pokazać to, co on tutaj przygotował. Kamil Lewandowski przygotował tutaj takie sesje, one się nazywają favorite session, to czyli sesje takie faworyzowane, takie sesje, które zostają zapisane na stałe i można z nich korzystać. I właśnie tutaj na przykład ma taki szybki start, 5 takich krótkich filmików, które trwają 9 minut, 12 minut, tu nawet trwa 2 minuty, więc jakby jest 5 takich filmików, które przygotowują do tego, jak szybko wystartować jako osoba nowa w edukacji albo w nauce właśnie rynku na przykład Forex, bo tego Kamil naucza. I tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć filmów na temat właśnie
tej sztucznej inteligencji, o której tutaj dzisiaj rozmawiamy, którą ja się zajmuję. Używam tylko i wyłącznie takiego skanera i naprawdę daje mi to rezultaty, ale też o rezultatach opowiem Wam za chwileczkę. I teraz patrzcie, co się tutaj wydarzy dalej. Masz tak, oficjalną prezentację właśnie tego skanera narzędzia Cypher. Na tej prezentacji jest totalnie pokazane, jak to działa, dzięki czemu to działa, więc jakby taki film trwa 57 minut. Kolejnie mamy statystyki. Razem z Kamilem współpracujemy, robimy te statystyki, jeszcze działa z nami Mateusz, więc jakby razem działamy po to, żeby pokazywać Wam, jak działa to narzędzie i żeby potwierdzić jakby skuteczność tego narzędzia. Następnie mamy wszystko, co musisz wiedzieć o tym narzędziu, pytania odnośnie Cypher, część pierwsza i część druga, ponieważ Kamil zrobił ankietę na ten temat. I teraz co bym Ci chciał pokazać jeszcze jedno. Albo dobra, już przejdźmy teraz do statystyki, żeby to już jakby to sedno było, to wszystko było w jednym miejscu i fajnie poukładane. I teraz tak, analizujemy teraz tydzień drugi od 11 do 15 marca, więc jak się ma w ogóle marzec? Marzec już przygotowałem tutaj, więc sobie pójdziemy na podsumowanie. Drugi tydzień marca. Ja takie informacje również poza YouTube'em wrzucam to na grupę facebookową oraz na nasz Discord, więc jakby najbardziej też będą linki pod tym filmem, żeby dołączyć i pokazać, co i jak tutaj to wszystko wygląda, żeby można było sobie z tego skorzystać. I teraz popatrzcie, drugi tydzień marca. Wszystkich pozycji, które pojawiły się na skanerze było 47. 17 się zrealizowało, już odpaliło, ponieważ te statystyki są w tym momencie, gdzie niektóre pozycje się rozpoczęły, ale jeszcze nie zakończyły. I tak dalej. Jakby poziom RR 1 do 1. Co to jest ten 1 do 1? Czekajcie, czy zobaczymy, czy nam się to zniknęło, czy nie zniknęło. Okej, zniknęło nam, niestety. No niestety, nam zniknęło. Okej, ale dobra, pokażę Ci to na przykładzie jakiegoś downtrend, zobaczymy uptrend, jest uptrend. Okej, pokażę Wam to na zasadzie tej, co to jest 1 do 1, czyli jak to Wam mówiłem, $100 do $100, czyli jakbyśmy zbierali swoje zyski przy pierwszej linii, to jest właśnie 1 do 1 i w drugim tygodniu marca, grając wszystkie pozycje 1 do 1, mielibyśmy 3% zysku. Jakby to było w przypadku, kiedy byśmy grali 2 do 1? Jeśli byśmy grali wszystkie pozycje, tu jest oczywiście nasza strata, tu jest zysk, tak? Zrobimy to w ten sposób. Gdybyśmy tu mieli nasze realizacje profitów, a tutaj stratę, mielibyśmy wtedy 2 do 1, więc mielibyśmy zysk przez cały tylko i wyłącznie ten tydzień 3% i 5% grając do TP, w tym momencie 4,30. To mielibyśmy około 5% zysku. I jakby to jest moim zdaniem bardzo dobra statystyka, bo teraz popatrzcie, tak jak wspominałem na poprzednim nagraniu, mamy 4 tygodnie w miesiącu, więc jakby te zyski mogą być różne, ale mniej więcej pokażę Ci też na końcu, jak to może wyglądać w statystyce na przykład kilku miesięcy. Więc jakby powiedzmy, mamy grając do TP2, grając do TP3, 3%, 5% zysku. Można też robić tak, że można grać pozycje tak zwane bliźniacze. To się nazywa twin trading, tak? Jakbyśmy grali właśnie takie pozycje, gdzie ustawiamy sobie dwa zlecenia. Jedno zlecenie realizujemy częściowo tutaj przy 1 do 1, a drugie zlecenie możemy sobie realizować część pozycji tutaj, tak? Czyli 50% pozycji mamy przy proficie 1-1, 50% pozycji mamy przy proficie w drugim. I jeśli byśmy grali w taki sposób, to gramy troszeczkę bardziej w bezpieczny sposób, dzięki czemu zysk w tym tygodniu byłby 3%, a jeśli byśmy sobie wzięli pod uwagę to, że że na przykład pierwszy profit zgarniamy przy TP2, a drugi profit zgarniamy przy TP3, czyli również bliźniacza pozycja, wyglądałoby to właśnie w ten sposób. Popatrzcie. To przełożę tutaj i to przełożę tutaj. Jeśli 50% pozycji realizowalibyśmy tutaj przy TP2, a 50% pozycji realizowali przy TP4, w tym momencie zyskalibyśmy w tym tygodniu tylko i wyłącznie 4%. Kiedy? W momencie, kiedy jedna pozycja
byłaby 1%. Kiedy byśmy zarządzali w ten sposób, że jedno otwarcie takiej pozycji byłoby 1% naszego kapitału, całości kapitału. Tak, czyli jeśli jesteśmy na koncie 100 dolarów, to ryzykujemy 1%, czyli 1 dolar na jedną pozycję. Czyli popatrzcie, 100 pozycji byś potrzebowała do tego, żeby przegrać wszystkie pieniądze. Jeśli jesteśmy na kapitale 10 tysięcy dolarów, to jedna taka pozycja miałaby 100 dolarów. Więc popatrz się, jaką masz dźwignię i jaką masz przewagę dzięki właśnie takiemu zarządzaniu ryzykiem, na przykład 1 do 2. Więc jakby super. I teraz chciałbym Ci pokazać, jakby jeszcze wyglądał cały miesiąc marzec, czyli pierwszy tydzień i drugi tydzień. I teraz popatrz się, jakby to wyglądało. Grając pozycję do 1-1, 5% zysku. Grając pozycję do 1-2, 5% zysku. Grając pozycję 1 do TP3, czyli tam 1 do 4, byśmy mieli 11% zysku. Jakby wychodziło to, i obiecałem Wam, że Wam pokażę podsumowanie kilku miesięcy, ale skupimy się tak naprawdę tylko tutaj, na tym. I teraz popatrzcie. Grając 1 do 1 od grudnia, od początku grudnia, mielibyśmy w tym momencie minus 2% na rachunku. Grając tylko i wyłącznie TP1, grając tylko i wyłącznie TP2, przez te grudzień, styczeń, luty, bez miesiąca marca, mielibyśmy w tym momencie 30% zysku. Jeśli chodzi o TP3, mielibyśmy minus 5% zysku. Twin Trading 1-2, 14,5% zysku i TP2, TP3, czyli również Twin Trading od TP2 do TP3, mielibyśmy 8,5% zysku. Czy to są małe liczby, czy duże liczby? Oceńcie to sami, moim zdaniem jest to petarda. I teraz pokażę Wam, bo jeszcze mam do Was przygotowanych kilka rzeczy, które bym chciał Wam pokazać, aczkolwiek chciałbym Wam na pewno pokazać naszą grupę facebookową. I teraz już pokazuję Wam naszą grupę facebookową. Ja sobie tutaj przygotowałem kilka rzeczy, więc zaczniemy może od tego. Nasza grupa facebookowa, dzisiaj nawet wrzuciłem bardzo ważny post na temat jednej z platform, na których ja zagrywam, której się uczę od niedługiego czasu. To tutaj widzę, że Franek 11 minut temu wrzucił posta na temat kryptowalut. Ja tutaj wrzuciłem posta na temat właśnie platformy. Jedna z bardzo ważnych rzeczy tutaj właśnie wleciała. Już widzę, że tutaj się pojawiły jakieś komentarze, więc super, już jest ich 4. To jest grupa, na której tak naprawdę dzielimy się wszystkim, więc jakby jest możliwość dołączenia do takiej grupy. Tu jest naprawdę bardzo dużo informacji, bardzo dużo wiedzy można z tego wyciągnąć i jak najbardziej zachęcam Was do dołączenia do takiej grupy, ale poza tym chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz związaną z Facebookiem, ponieważ odnośnie właśnie tego skanera Cypher tworzę własną grupę, gdzie będzie można się od totalnego zera nauczyć właśnie tradingu na tym narzędziu. I teraz popatrzcie, co będziesz miał na tej grupie. Tutaj właśnie na przykład mam już przygotowane, jeszcze grupa nie wystartowała, a popatrzcie, ja już prowadzę dla Ciebie tutaj wyniki i będzie każdy z Was, kto dołączy do takiej grupy za darmo, będzie mógł sobie zobaczyć wszystkie zagrania z każdego dnia, tak? Czyli mamy wyniki dla dnia 13.04, potem mamy zagrania dnia 14.03, przepraszam, 14 marzec, potem są wyniki dla tego dnia, potem jest kolejny dzień, mamy zagrania swoje i tak dalej, więc jakby naprawdę będzie grubo się tutaj działo, bo mam co do tego stworzone ogromną wizję, więc myślę, że bardzo dużo się będzie działo, ale myślę, że to też zostawię Tobie na później. Powiem Ci, że już przygotowany mam również... nie włączyłem sobie, to Ci nie pokażę, ale już mam wszystko przygotowane do tego, jak wystartować z taką grupą i właśnie startuje moja pierwsza trialowa wersja tej grupy, startuje już w poniedziałek o godzinie 20. Okej, co lecimy, co Ci chciałem pokazać dalej? Chciałem Ci pokazać jeszcze jedną rzecz. Mamy narzędzie. Mamy całego Go Live'a, gdzie Kamil Lewandowski uczy tego narzędzia, tego skanera. Ale popatrzcie jeszcze na to, co tutaj mamy dalej. Jest akademia, która została stworzona po to, żeby właśnie osoby, które zaczynają, tak jak ja niedawno zaczynałem, które mogą się uczyć od zera. I na tej akademii mamy właśnie tutaj właśnie pokazane wszystko krok po kroku od samego początku. I właśnie tutaj CEO naszej grupy, CEO właśnie Take Profit, tutaj wrzucił taki filmik, który się nazywa "Gdybym zaczynał od nowa". Musisz to wiedzieć. Oglądałem ten filmik, więc powiem Ci szczerze, że możesz sobie ukrócić kilka miesięcy
błądzenia po rynku, właśnie dzięki obejrzeniu takiego filmiku. I tutaj jest cały start dla osoby, która zaczyna od zera. Podstawy. Jest jeden taki filmik. Jest taki jeden filmik, który się nazywa Dlaczego 95% osób traci na rynku. To jest dla mnie petarda filmik, więc polecam w ogóle, jeśli będziesz miał możliwość kiedyś obejrzeć go, polecam obejrzeć go i się skupić, bo jest bardzo dużo tam wytłumaczone. Oraz jest tutaj powiedziane troszeczkę o kryptowalutach, o Forexie. Są wszystkie właśnie skanery, między innymi Cypher, z którego ja korzystam i który Ci serdecznie polecam. Są też informacje na temat tradingu i inwestycje, jakie są różnice i co powinno być zrobione, w jakiej kolejności, co jest bardzo ważne po to, żeby być zyskownym. Więc jakby na ten temat może też tyle, żeby Cię nie przedłużać za dużo. Czy chciałem Ci coś jeszcze pokazać? Tak. Mamy jeszcze naszego Discorda, na którym właśnie działamy i tutaj patrzcie się, ile tu jest wiadomości, ile tu jest ludzi. My sobie tutaj pomagamy wszyscy i przygotowałem dla Ciebie tutaj kilka pytań, które się pojawiły w ostatnich dniach po to, żeby Ci odpowiedzieć i pokazać, o co ludzie pytają, z czym mają problemy. Oczywiście bez imion, bez nazwisk, tylko je po prostu tutaj przekopiowałem, przekleiłem. I teraz tak, jedno z pytań było takich. Witajcie, byłem zajęty i patrzę, pozycja z Euro GBP odleciała, złapałem stopa, czy był komunikat o tym, dzięki, żeby wychodzić z pozycji. I teraz tak. Jeszcze, jeśli chodzi o ten skaner, nie ma powiadomień. Z tego, co się orientuje, bardzo prawdopodobne, że takie powiadomienia będą. Ale jakby to jest skaner, który polega na tym, że my po prostu wchodzimy, ustawiamy pozycję, odchodzimy. To jest totalnie skaner, który nie wymaga od nas tego, żebyśmy siedzieli i śledzili każdą pozycję. Więc jeśli jesteś osobą, która nie ma czasu, która po prostu pracuje, to jest idealne narzędzie dla Ciebie, ponieważ wchodzisz rano, potem wchodzisz wieczorem, żeby usunąć ewentualnie zlecenia, o których warunkach, kiedy usuwać zlecenia, dowiesz się między innymi właśnie u Kamila Lewandowskiego na Go Live'ie. Ale teraz przejdziemy do drugiego pytania. Więc jakby nie ma czegoś takiego jak powiadomienia, żeby wychodzić z pozycji. Czy wszystkie zagrania na Cypher najlepiej otwierać od razu, gdy dostaniemy powiadomienie? Tak. Gdy dostaniemy powiadomienie. Gdy wejdziemy sobie na Cyphera, tak, i zobaczymy, że jest jakieś nowe powiadomienie. O, może w ten sposób, pewnie o to chodzi. Tak, od razu, kiedy się pojawia, można ustawić zlecenie oczekujące i po prostu wyłączyć platformę, wyłączyć aplikację i po prostu można sobie iść do swoich tematów. Więc to jest idealne. Kolejne pytanie. Siemanko. Witam w ten piękny, deszczowny weekend, ale mniejsza o to. Pytanie, moi drodzy, jest. Zagrałem pozycję z GBPCHF na spadki. Było zagranie i pytanie, czy waszym zdaniem ona pójdzie w dół? Bo jak na razie dobrze konsolidowała cena. Dziś jest postój, więc zamykać pozycję ze stratą, czy poczekać? Co się wydarzy w poniedziałek? Dzięki i udanego weekendu. Pozdrawiam z Irlandii. I teraz powiem wam tak. Jak ja robię. Jak Kamil Lewandowski uczy też na platformie. Wszystko jest opowiedziane i na wszystkie pytania też są tam odpowiedzi. Ja w obecnej chwili zostawiam wszystkie pozycje na weekend. Nie robię czegoś takiego, że usuwam pozycję, bo potem mi coś odleci, coś się wydarzy. Ja też buduję statystykę. Jakby, jak widzisz, tą statystykę mam z każdego miesiąca. Grudzień, styczeń, luty, no i tu jest marzec. Z wszystkich miesięcy mam tą statystykę. Naprawdę mam tych pozycji w tym momencie prawie, już zobaczymy ile, bo będzie blisko 500. Myślę, że około 450 już będzie. 370, 437 było tutaj. Tutaj jest kilka pozycji, więc 450, powiedzmy, że 450 pozycji już mamy w statystyce. Więc jakby ani razu nie usuwałem zleceń na weekend. Te zlecenia zostawały na weekend, więc jakby jest to wszystko jak najbardziej rzetelnie. Moim zdaniem, jeśli się nie boisz, masz statystykę, masz swoje dane, do których się możesz odnosić, to w tym momencie nie ma problemu. Ale jeśli jesteś niepewny i tak dalej, lepiej usuń zlecenia i przyjdź sobie w poniedziałek z rana albo w niedzielę w nocy, kiedy rynek ruszy, i wtedy możesz takie zlecenia ustawić. To już zależy od Ciebie. Pamiętaj, że to, że my mamy jakieś zasady grania tego narzędzia, to nie jest jednoznaczne z tym, że Ty musisz w 100% robić wszystko tak samo, bo możesz robić inaczej, możesz testować, możesz próbować i to jest ważne. Jak broker jest zamknięty, to z pozycją nic nie zrobisz, chyba że od brokera zależne i niektóre pozwalają. Chodzi tutaj o to, że niektórzy brokerzy,
jak się zaczyna weekend, jak rynek po prostu przestaje działać, nie można usuwać ani dodawać zleceń. I powiem Wam tak, można. I właśnie taki filmik dzisiaj nagrałem i jest on właśnie na tej grupie, tutaj. To jest dosłownie 20-sekundowy filmik, gdzie pokazuję, jak usuwam właśnie jedną z takich transakcji, więc można. I teraz kolejne, ostatnie już pytanie. Jak cena nie osiągnie TP3, to nie zamykasz pozycji, ma się bujać, Cypher jest bezdotykowy, wchodzisz i zapominasz do momentu osiągnięcia TP albo SL. I teraz popatrz się, bo chciałem Ci to bardzo mocno rozjaśnić. Włączymy sobie na przykład, niech to będzie miesiąc styczeń. Ok, i mamy tutaj podsumowanie miesiąca całego i na przykład styczeń miał tak, grając TP1.1 mamy wynik minus 2%. W styczniu grając TP od 1 do TP2 mamy 12% i mamy TP sposób trzeci, czyli grając do TP3 mamy w całym miesiącu 6%. I teraz tak, tutaj jest pytanie. Jak cena nie osiągnie TP3, to nie zamykasz, nie ma, Cypher ma się bujać i tak dalej. I tak, i nie, bo teraz popatrzę, patrząc na tą statystykę, jeśli na przykład zagrywasz pozycję od TP do TP2, to w tym momencie już Ciebie nie interesuje to, czy cena się będzie bujać do TP3, czy nie, bo Ciebie już nie ma w rynku, tak? Bo jeśli Twoją zasadą jest to, i zobaczysz sobie to statystycznie, czego ja też uczę na mojej grupie, która będę uczył na mojej grupie, która właśnie od poniedziałku startuje, jeśli sobie wyznaczysz takie zasady, że grasz tylko i wyłącznie do TP2, to Ciebie już nie będzie interesowało to, jak cena sobie gdzieś tutaj pochodzi, osiągnie ten profit drugi, wróci i tak naprawdę Ty już jesteś poza pozycją, bo Twoja pozycja się właśnie skończyła tutaj, na tej białej linii. Tutaj się zakończyła cena przekroczyła tą linię i tak naprawdę Twoja transakcja się już zrealizowała, zrealizowałeś profit. Jaki to jest profit? Pamiętasz, jak Ci pokazywałem $100, $200, $100 do $100, $100 do $200. Inkasujesz Twój zysk 2 do 1 i tak naprawdę jesteśmy poza rynkiem. Więc jakby to jest wszystko. Więc podsumowując, żeby nie przedłużać. O Discordzie Ci mówiłem, statystykę Ci pokazałem. Pokazałem Ci GoLive'a, czyli tą platformę, na której Kamil Lewandowski tłumaczy, jak to narzędzie wygląda. Pokazałem Ci samo narzędzie i wytłumaczyłem Ci najlepiej, jak potrafię. Dodatkowo odpowiedzieliśmy na te kilka pytań. Myślę, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Pokazałem Ci również grupę facebookową. O Instagramie link będzie pod tym filmikiem wrzucony. Więc co? A, może pokażę Ci jeszcze tylko mojego Instagrama. Instagram, o kurczę, dobra, jeszcze raz. Instagram. Jeśli chciałbyś pozyskać również więcej informacji, chciałbyś zapytać, chciałbyś w przyszłości dołączyć do grupy, którą tworzę, jak najbardziej zapraszam Cię na mojego Instagrama. Nazywam się Kamil Węgrzyn. O, coś mi internet nie, ale jest. Nazywam się Kamil Węgrzyn. Tutaj właśnie masz nazwę mojego Instagrama, kamil.węgrzyn. Więc jeśli chcesz, jak najbardziej zapraszam do kontaktu, zapraszam również na mojego Facebooka, no i oczywiście do grupy, którą tworzę. Więc ja Ci bardzo dziękuję, mam nadzieję, że to było spotkanie bardzo owocne, pomocne. Trzymaj się, dzięki, cześć i miłej niedzieli Ci życzę. Cześć!